Andrzej Toluś-Skupiński, polski aktor filmowy, artysta estradowy, śląski kabareciarz oraz polonista, udzielił stacji Telpol Info obszernego wywiadu, a także zaprezentował fragment swojej twórczości. Blisko na wschodzie jest taka kraina, co na literka A się zaczyna. Nie jest to żadna Arabia Saudyjska, to Altraj przeca i też jest blisko. Tam się mieszkają ciaciane gorole, na grubie też robią, na wierchu, na dole. I jak się nie domy rady już pić na bork, to jadymy tam na tork i goniemy świnia do Będzinia, a czorno owca do Sosnowca, czerwone krowy do Dąbrowy i wszystkie żołgołębie na całkie zagłębie, tyż nie zawadzi do czeladzi, kaj zaglądamy troszkę rzadzi. Od biedy można do Jaworzna, i do Siewierza na wieczerza. Dawni dzieloła no srogo granica i haje na moście we Mysłowicach i gotki łoszkliwe i pyski co krzywe i wielki łostudy aż pełnomyca. Styknie złowiści, co już dom przebiero, szlus ze głupotą i tukaj i teraz i z kuli nerwów zaś niby brać na bork, to jadymy tam na tork. I tam się ludziska radują i pszają, tańcują, śpiewają, na szpasach się znają, do haju to ino się gazą gupole, choć my są hanysy, a u niego role. I po raz pamiętać się milka mraci, po to się nam przeca po prawdzie opłaci. Jak przyjdzie co do czego, tyż wezmą na bork, tuż jadymy tam na tork i goniemy świnia do Będzinia, a czorno owca do Sosnowca, czerwone krowy do Dąbrowy i wszystkie gołębie na całkie zagłębie. Tyż nie zawali do czeladzi, kaj zaglądamy troszkę rzadzi. Od biedy można do Jaworzna i do Siewierza na wieczerza. Panie Andrzeju, jak to się stało, że polonista pojawił się w filmie Janusza Kidawy Grzeszny żywot Franciszka Buły? No to był zupełny przypadek. Otóż na którymś tam koncercie, nie wiem, gdzieś tu na Śląsku, przyszedł taki jeden solista z gitarą dwunastką, pamiętam jak dzisiaj, śpiewał. Nagle spojrzał na mnie i powiedział, wiesz co, ja cię wezmę do filmu. Oczywiście wziąłem to za żart, ale po jakimś tygodniu otrzymałem telefon do domu, że są zdjęcia próbne, dawniej trafić na casting. No i tam od razu przypadłem do gustu. I drugiemu reżyserowi, który właśnie był tym solistą, gitarzystą, i panu Januszowi Kidawie, który kiedyś później już skończył kręcić filmy. Z racji do swojej choroby zaawansowanej miał, jak pamiętam, choroba Parkinsona. Na jakimś tam spotkaniu objął mnie i powiedział, słuchajcie, to jest Andrzej, mój najlepszy aktor i ja go kocham. Jaka atmosfera panowała wtedy na planie? Janusz miał świetną rękę do tak zwanych prawdziwków, naturszczyków, czyli aktorów amatorów. Doskonale ich prowadził. I na czym polega jego sztuka? On nie starał się z nich robić tych aktorów zawodowych. Nie. On z nich wydobywał to, co w nich było autentyczne i najlepsze i niepowtarzalne. Także u niego w filmach amatorzy mogli stworzyć prawdziwe kreacje. Pan tworzy teksty artystyczne na potrzeby estrady, na potrzeby filmu i co ciekawe, przekłada z języków obcych na język polski, no i nasz śląski etnolekt. Co jest trudniejsze, przełożyć na język polski czy na gwarę? No właściwie z racji moich studiów, bo zawsze chciałem być, kim ja chciałem być, no wokalistą rockowym chciałem być, no, jak byłem dzieckiem, a przez ostatnie dnia ukończyłem filologię polską. To mi tam tej wiedzy zostało, a nie zajmowałem się życiem erotycznym Marii Kropnickiej, chociaż też by to może było ciekawe, bo nie było ono takie aż oczywiste, a zajmowałem się teorią metafory, także całą kuchnią literacką. A ponieważ Bozia nie poskupiła mi talentu, więc wiedza, którą zdobyłem na studiach polonistycznych, wcale mi nie przeszkadzała. Tworzywem w pana pracy jest słowo. I jak pan uważa, śląski to dialekt? Czy język? Zdecydowanie jestem za tym, że jest to jednak etnolekt, czyli język regionalny. Choćby dlatego, że pewne słowa, które oczywiście mogą mieć polskie źródło słów, mają inne znaczenie. Na przykład synek, prawda? Nie jest to potomek, a po prostu mały chłopiec.
Jeszcze można by kilka takich przykładów znaleźć, no to w tej chwili akurat nie znajdę. Jednak jak sobie przypominam, pani profesor Joanna Tambor zdecydowanie jednak zaadmoptuje, żeby śląski uznać za język regionalny, za etnolekt. No choćby z jednego prostego powodu, że ten etnolekt ma aż ponad 100 gwar. No jakiś to dialekt, czy gwara ma jeszcze gwary do tego, prawda? To jest jeden argument. A drugi argument to śląski tworzył polszczyznę, nie odwrotnie. Co pana inspiruje podczas tworzenia tekstów do kabaretów? To zależy. Jeżeli piszę teksty na zamówienie, to oczywiście mniej więcej wiem, jaka ma być tematyka tekstów, jaki ma być styl. No i to mi narzuca i treść, i formę utworu. Natomiast gdy piszę o tak dla siebie, to wystarczy jakiś dowcip, jakieś śmieszne sformułowanie usłyszane choćby w tramwaju czy w autobusie. I to można by porównać do procesu krystalizacji, że jeden malutkie ziarenko soli na przykład w otworze zasyconym tworzy nagle kryształ piękny, sześcienny soli, prawda? Na tym to mniej więcej mogłoby polegać. Natomiast nie mam swojego takiego bardziej ulubionego gatunku, jeśli chodzi o poezję. No, piszę wiersze satyryczne, od króciutkich epigramatów do parodii i pastiszy. No, piszę też teksty śląskie, no, na potrzeby naszej estrady. Chociaż coraz trudniej mi się tam znaleźć z powodu ciągłej jeszcze obecności tak zwanej piosenki biesiadnej, no, do której mam stosunek, że się wyrażę, ambiwalentny. Dlatego też no, wolę bardziej pisać. Ponadto mam taką przypadłość pewną, którą miała nieodzownej pamięci Kalina Jędrusik. Mam postępującą astmę. I ta astma też no, bardzo mnie hamuje na estradzie, bo ja nie staję na baczność przed mikrofonem, ruszam się. Niekiedy zdarzało mi się, że zostałem bez dechu. Stąd ograniczam już koncerty, ograniczam śpiewanie piosenek, ograniczam monologi czy skecze sceniczne, a bardziej właśnie zajmuję się pisaniem. Czyli prezentowanie tej kultury śląskiej w tym wydaniu biesiadnym nie odpowiada panu, nie leży? Nie, skądże. No, piosenki biesiadne, jak sama nazwa wskazuje, nadają się no, jako dodatek do piwa czy do wódeczki. No i nie wchodzą absolutnie wtedy, w tym akurat anturażu między wódka a zakąska, prawda? No, ale no, powiedzmy prymitywne teksty z prymitywną muzyką prezentować na estradzie jako zawodową twórczość. Jest to duże, duże przegięcie i niekiedy, wybaczcie, ale powoduje u mnie odruchy wymiotne. Na szczęście jest też sztuka wysoka, a tak można chyba powiedzieć o Angelusie, jak panu się współpracowało z Lechem Majewskim. Ten film jest dobrym ambasadorem Śląska. No, Lech Majewski to był w tym wypadku chyba wizjonerem, bardziej niż takim zimnym profesjonalistą. No a ponadto Lech Majewski to miał do współpracy świetnego kamerzystę Adama Sikorę, który w tej chwili u Schumachera w Hollywood, który niech reżyser robi karierę, prawda? Więc dzięki też Adamowi no powstał taki film, jaki powstał. Taka no może fantasmagoria, zupełnie coś innego od filmów, które na przykład robił Janusz Kidawa czy też Kuc. Panie Andrzeju, pan rozśmiesza ludzi, ale co pana śmieszy? No właściwie poczucie humoru mam bardziej zawodowe niż prywatne. To niestety muszę się przyznać. Trochę jak Benny Hill? No nie wiem, czy ja, bo nie znam Benny Hill, ja akurat nie spotkaliśmy się, nikt prywatnie, to nie wiem. No zawodowe na pewno, bo to już siedzi we mnie. No a prywatne, no lubię humor taki troszeczkę nonsensowny. No i odbicie tego humoru jest może w moich, no, moich najnowszych utworach, niekoniecznie śląskich, które być może już na końcu tego roku znajdą się w wydaniu książkowym, o epigramaty. No, dam taki przykład. Gdy w łóżku ujrzałem cię rano, to nawet zegarek mi stanął. Zapytam o pana idoli, jeżeli takowych pan posiada. Skaldowie. Pierwszy i ostatni. Kocham ich ciągle. Dlaczego? Przede wszystkim bardzo wysoki poziom wykonawczy, wspaniała wiedza fachowa, no i cudowna atmosfera, którą zawsze robili.
dla publiczności. Tego brakuje w tej chwili? Na rynku muzycznym, no nie tylko muzycznym, artystycznym, jest jakaś pauperyzacja kultury? Chyba tak. No i tu z przykładem takim właśnie flagowym są kabarety. Skąd się w ogóle brali kabareciarze? Jest taki związek twórczy, nazywa się to w tej chwili Związek Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR. Jest komisja kwalifikacyjna, która właśnie nadawała już status zawodowca, prawda, byłym amatorom. I zazwyczaj no, udawały się te wybory tej komisji, dlatego że wtedy przewodniczący był nieodżałowanej pamięci Wojciech Młynarski. Kiedy pan Wojciech przestał być szefem komisji, no to skończył się polski kabaret, bo się okazało, że bez zabawek i bez szmatek nie da się tym słowem zawalczyć, bo to słowo jest puste. Pan jest człowiekiem renesansu, ale który z tych obszarów działalności jest najbliższy sercu? W czym czuje się pan, no, jak ryba w wodzie przysłowiowa? No uwielbiam swing, wczesny swing amerykański. No przekładam Cole Porchera, przekładam Gershwina, Duke'a Ellingtona. Czuję się w tym bardzo dobrze, a także w balladzie folkowej, gdzie najprostsza poezja może być najbardziej urzekająca i najbardziej trafiąca nawet do najbardziej zimnych i zatwardziałych serc. Czyli głowa jest pełna pomysłów, projekty, w których pana w najbliższym czasie zobaczymy. Jakie to są? No przede wszystkim moja książka, która się rodzi w bólu już dłuższy czas. Ponadto 3 lata temu napisałem sztukę, monodram, ale trochę odmienny od tego tradycyjnego, bo to nie polega na tym, że przychodzi facet, siada na krześle i za przeproszeniem pieprzy przez godzinę, ale jest to jedna aktówka, ma 6 scen, 6 różnych rodzajów narracji i aktor, który się tego podejmie, będzie się musiał napracować i wykazać się swoją wiedzą tak fachowo, tak zawodowo. I jeszcze jedno, on musi jeszcze kochać swoją pracę. Gdzie życzyłby pan sobie, żeby ten spektakl był wystawiony? Jest takie marzenie? No, najlepszym miejscem, które znam do tego spektaklu, jest Teatr Kores w Katowicach. No chociaż nie jestem pewien, czy akurat tam to będzie wystawione, bo w tej chwili Petra, który jest jednym z naszych aktorów, no mniej więcej moim rówieśnikiem, czyli dojrzałym młodzieńcem po 60, urodzonym jeszcze za życia Stalina. No i jestem pewien, że przy swojej ponad 40-letniej pracy zawodowej da sobie z tym radę. Na początku, jak to zacząłem pisać, chciałem sam to wykonywać, ale na moje nieszczęście za dobrze to napisałem. Dziękujemy bardzo za rozmowę, panie Andrzeju, no i życzymy realizacji sukcesów i tak udanych tworów, jak dzisiaj usłyszeliśmy. Dziękuję serdecznie.